organizatorem pleneru rzeźby w drewnie pod nazwą Ginące Rękodzieło jest Towarzystwo Miłośników Skowiny Czarnej i Bogdanówki. We współpracy właśnie z gminą Tokarnia, z Muzeum Niepodległości, Starostwem Powiatowym w Myślenicach, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Tokarni. Witam, mam na imię Sławek Zięba. Chciałbym się podzielić tutaj przynajmniej nie w pełni zrealizowaną, jeszcze w trakcie pracy, realizacji figurką Baltazara. Jest to jeden z trzech króli, który został mi zadany temat do zrealizowania. Figurek będzie pełno, bo akurat każdy tutaj z artystów, z którymi współpracujemy, ma do zrealizowania jedną. Więc cóż mogę więcej powiedzieć. Zapraszamy do realizacji, do oglądania, do zabawy z nami. Pozdrawiam. Witam, Krzysztof Bednarz, Szczebuni. Jak tu wspominał Sławek, realizujemy taki większy projekt, czyli szopkę. I ja miałem za zadanie wyrzeźbić pasterza. I to jest właśnie ten pasterz, jeszcze nie dokończony. W Skowinie Czarnej jest galeria rzeźby ludowej. Powstała 20 lat temu. Było 5 konkursów rzeźby w drewnie i czego efektem jest właśnie są te zbiory w tym w tej galerii. Postanowiliśmy zrobić plener rzeźby dla twórców, żeby oni mogli się ze sobą spotkać, żeby te prace powstawały właśnie w tym miejscu, w jednym miejscu. Tematem tego pleneru są postacie do szopki betlejemskiej, z czego powstanie jedna właśnie kompozycja pod nazwą Stajenka Betlejemska. I ona będzie właśnie tutaj w galerii rzeźby ludowej w Skomilnie Czarnej. Zacząłem dłubać Chrystusa Wrasobliwego, ale to dopiero początki. Tak, nie wiem jak mi to wyjdzie, no chciałbym lepiej, ale nie umiem, no to jak będę mógł, tak będę próbował wystrugać coś, żeby coś tego wyszło. Jestem Frankiem, robię osła do szopki. A ja są ten osioł, no ale osła robię. No i to trzeba tak jakoś wystrugać, żeby ładnie wyglądał w tej szopce. Ja jednego osła zrobił, to mi wystarczy. Cieszę się, że udało nam się namówić albo zaprosić do pleneru 10 twórców z powiatu myślenickiego. Materiał, który oni albo sobie przyniesie, czy my im dajemy, posłużył do wykonania tych prac. Tutaj z sobą mogą porozmawiać, każdy z nich ma inną technikę, inny styl pracy, ale w sumie powstanie ta praca pod nazwą Szopka. Thank you.
lokalnie oczywiście. Ja jako jeden z uczestników tutaj robię aniołka do szopki, ponieważ wspólnie tworzymy szopkę, więc już mieli Józefa i Marię, czyli, a ja po prostu opisuję aniołka. Zdzisław Słonina, ja robię króla, jednego z króli, trzech króli. Trzech królowie jadą z wielką paradą. I ja robię króla o karnacji jasnej, czyli takiego z europejskich króli. Myślę, że to spotkanie zapadnie im w sercu, bo oprócz tego, że oni tutaj rzeźbią, byliśmy też na Urbaniej Górze spotkać się z panem Józkiem Wroną, porozmawialiśmy z nim. Dzisiaj byliśmy też pracowni rzeźby w Chochołowie pana Jana Ziendra. Takie żywe spotkania ubogacają ich warsztat. Będą mogli poznać pracę innych rzeźbiarzy. Renata Cierzek z Lubnia i robię w tej chwili pastuszkę, jedną z pastuszków. Na tym filcu przejedziesz, to się kręci, ale filc nie jest dobry. Tam jestem jako rodzynek chyba. Ale proszę pana, jest uprzejmi. Pomagają jak trzeba. Fajnie jest. Wydaje mi się, że warto promować nasze rękodzieło, ponieważ gmina Tokarne i nasz powiat słynie z rzeźbiarzy, jest ich sporo i to nas w jakiś sposób mobilizuje do dalszej pracy, żeby ich dowartościować. Słynna z Pcimia. Obecnie jestem na ręcie i próbuję coś tam rzeźbię, stan zdrowia też mi nie pozwala. Robię jakieś tam ptaki, gali, święty i takie jakieś rzeczy. O, jak króla tylko nazywam, no nie wiem, on się to nazywa. Arab, króla arabskiego. Tam przypomina, to nie wiem. Ale bardzo ładnie. I co ty, Józek, na to powiesz? Jako twarz piękną, naprawdę. No to cieszy, te cięcia naprawdę to jest... No, no, cieszy, że... Tak jest schematyczne. To... Słuchaj, widzisz? I ta rzeźba tutaj w gminie to karę nie przepadnie. Jeszcze w przyszłości, jeszcze. Dla młodych. Młodzieży. Jest to dłubanie, jest. To się nie da porwać tak od ręki.
No ale widać efekty. Cieszę się też, że w czasie tego pleneru przychodzili tutaj ludzie zainteresowani pracą rzeźbiarza. Dzisiaj są też z nami dzieci, które zobaczą warsztat rzeźbiarza i sami będą mogli wykonać w glinie pracę i też je wypalimy i będzie też szopka z tego zrobiona, będzie efekt pracy. Także bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego pleneru. No i jeszcze raz dziękuję też tym artystom za udział w tych warsztatach, w tym pleneru. Jest najlepiej wykonać z takich punktów.